to ja jestem Zenek, to jest Payday 2. Dzisiaj pograłem sobie trochę i spotkałem naprawdę solidną, powiedzmy, ekipę, która robiła Shadowrider na ECM-ach, to był taki rush. Pograłem z nimi sobie trochę, nagrałem z tego odcineczek, teraz chcę wam pokazać go tak, jakby w formie takiego poradnika, jak to można zrobić. No najważniejszą rzeczą w sumie jest to mieć, posiadać jakąś zgraną ekipę, minimum 3 osoby, no bo 2 osoby to jest trochę za mało, to są tylko 4 ECM-y, to jest trochę mało. Więc naprawdę minimum 6 osób, najlepiej mieć 4 osoby, każdy powinien mieć po 2 ECM-y co najmniej. Tutaj wam pokażę, jak powinien wyglądać ten build Ghost, tam mniej więcej tak. Oczywiście najważniejszą rzeczą są wymaksowane ECM-y, czyli wszystko, co jest związane z ECM-ami, trzeba mieć na A-set. Oprócz tego ja mam z Fugitive jakieś szybsze wchodzenie po drabinie, ale tak naprawdę to tam to jest bez znaczenia. Najważniejsze jest Ghost i wymaksowane ECM-y. Ja mam jeszcze Masterminda jakoś tam zrobionego, ale tak naprawdę ten Mastermind tutaj do niczego się nie przydaje. Nie wiążemy tutaj nikogo nie musimy, nie wiem, kurczę. Nikogo nie musimy, kurczę, wiązać, tak jak powiedziałem. Nie musimy odpowiadać na pagery w ogóle, bo całą robotę za nas robią tak naprawdę ECM-y. Oni drillowali te klatki, które tam się znajdują, ale w nie wszystkich klatkach po prostu coś jest. Oni po prostu kładli, kurczę, drill na każdą klatkę, nawet nie przeglądali się, czy coś tam jest w środku, czy nie. Więc jeżeli chcecie, to możecie iść w te ulepszone wiertarki czy drille po prostu. No ja tego nie gram specjalnie, chociaż mógłbym usunąć tego Mastermind i tak naprawdę pójść w tego technika i zrobić sobie te ulepszone drille. No nie wiem, zastanowię się. Tak czy siak, do tego kurczę rushu na Shadowrider tak naprawdę najważniejszy jest Ghost i wymaksowane ECM-y. Oprócz tego warto się wyposażyć w ciężką broń, tak naprawdę nie ma co się bawić i oni tam zastanawiać, czy brać coś lekkiego, czy coś, co można ukryć tak naprawdę, bo tutaj nie bawimy się w żadne ukrywanie. Także ja to robiłem z Rainfieldem 880 całkiem przyzwoitym shotem. Jako sekundary też miałem shota, to jest Lokomotiv 12G. Tak naprawdę i to jest najlepsze, ponieważ strażnicy czasami odpowiadają ogniem, albo no, bardzo często się zdarza tak naprawdę, że odpowiadają ogniem. Jeżeli nie mamy pancerza, tak naprawdę tutaj wszyscy poszli w garniakach na tą misję, bo ponieważ no, tam trzeba mieć sporego speeda, żeby szybko wynosić te walizki. Więc jak strażnicy zaczną do nas strzelać, poza tym tam oprócz strażników są jeszcze ci najemnicy, oni są trochę silniejsi niż strażnicy, poza tym mają lepszą broń, więc no tak naprawdę coś ciężkiego się przydaje, żeby po prostu ustrzelić na jeden strzał po prostu kolesia, który do nas mierzy, czy też po prostu do nas strzela, więc tak naprawdę ja sobie wybrałem szoty, bo to mają największy damage po prostu. No i to chyba tyle, tak jak mówię, Ghost, wymaksowane ECM, jakaś ciężka broń, garniak i możemy taką misję robić. Najlepiej 3-4 osoby, każdy po 2 ECM i można rushować. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tak jakby taki wstęp, czy też przedstawienie, jak wygląda mniej więcej build, który jest potrzebny, żeby zrobić taką misję. No a teraz zapraszam was po prostu na wykonanie tego kontraktu. Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest Payday 2. Dzisiaj gram sobie ECM Rush na Shadow Raidzie, naprawdę niezła zabawa. Spotkałem jakieś kurczę trzech typków, którzy są naprawdę nieźli i po prostu wpadliśmy na genialny pomysł, żeby poraszować. No to w sumie to jest jakaś ich kurczę. Tak jak widać, kurczę, technika czy strategia na zrobienie tej... szybko odpowiedz się. Dobra, odpowiadam na pager. No, na ECM-ach naprawdę można sporo tutaj wytargać. Każdy z nas ma po 2 ECM-y, więc no, można wytargać tutaj naprawdę sporo. Dobra, spakowany typek, jest pierwszy ECM położony. Dobra, tutaj nic nie ma ekstra. No nic, trzeba cisnąć, tak jak widać, ponad jakiś łom, po to, żeby coś pootwierać. Dobra, mamy broń. Okej. Tutaj otworzymy skrzyneczkę. Nic tu nie ma. Tutaj kolejna broń. Kolejny ECM położony. Dobra. Nosimy to do śmietnika, który jest na zewnątrz. Po prostu jest bliżej. I łatwiej to jest po prostu wszystko ukryć w śmietniku, niż mielibyśmy nosić to bezpośrednio do samochodu. No, otwieraj się. No, ktoś położy ten ECM, czy nie? Stałem pod ganem, obalił mnie. Okej, jest kolejny ECM. Zenek, dawaj do mnie, podnieś mnie. Gdzie on jest? Jezus. Muszę podnieść typka, bo kurczę, tam ktoś postrzelił. Dawaj, bo odpływam. Jaka jaga.
Podziękował. No, dobra, jeśli komuś stawiasz, chcę majzenę. Dobra, to mówcie, kiedy mam tego CM-a stawiać. Oni tam zbroje robią, więc naprawdę będzie sporo hajsu. Ja tutaj znalazłem dwie bronie, a oni się zajmują całą resztą, bo tak jak widać, to są, kurcze, niezłe prosy. Ten rush na ECM-ach to im po prostu wyszedł, naprawdę. Zenek, kiedy się z ECM-em? Okej. Zenek, ECM. Dobra, jest ECM. Come on, panie, otwórz się. Dobra. Dobra, coś jeszcze tutaj do wytargania? Jeszcze parę walizaczek jest. Kit, a ty masz pod studa? Kolejny jest Zenek, kim tam? Zenek. ECM teraz. Dobra. Kurde, ja zlutowałem, nic nie ma więcej. To będzie niezłe. Chryste, to będzie tyle hajsu do wytargania. Patrzcie, dlatego leży, Jezus Mary. Kit, ty masz obsługę, spoko. To ci nie będziemy mówić. Wiecie, ja już patrzę, kiedy jest ten. O, to no, ECM dobra. Się już przyda na pewno. Dobra, co my tu mamy? Mogę biegać z tym sprzętem. No to będzie szybkie, tak jak widać. Shit, zamknął się świetnie, serio. Samurai Armor. Okej, coś jeszcze tu mamy? To chyba koniec. Idę ten. Dobra, jeszcze jest hajs. Rozpadamy, nie? Mamy wszystko. No i to była piękna robota. To będzie na YouTube. No i spadamy. Ciekawe, ile hajsu z tego będzie. No trwało to 4 minuty, lol. Ja sam to robiłem prawie godzinę, więc... No widzicie, no spora jest różnica, no, jeżeli działamy w teamie, niż po prostu robić to samemu. No. Różnica jest naprawdę spora. Chcemy gaść, nie dymaj, bo zaraz zadzwonią. Dobra. Spoko, bo ja jestem hostem i to są takie lagi, że ja już jestem przy aucie, a wy u mnie, u was jest dopiero, że ja dobiegam. No widzieliśmy cię w połowie drogi, dlatego panika. No, dokładnie. A u mnie ja pierwszy dobiegłem, tak to właśnie działa. Mam dobra. Nadzieję, że nie na mojej tubie. Nie. Będziemy na tubie, nagrywasz nas? O, zobacz. Teraz widzisz. Dobra, to dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.